Moskwie przed laty przyszło 3,5 miliona ludzi. Podkreśla, że Polska jest dla niego wyjątkowa. Proszę Państwa, tylko u nas światowa gwiazda, pionier muzyki elektronicznej na żywo, Jean-Michel Jarre. Bardzo dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie i jesteś dzisiaj z nami. Przypomnieliśmy przed momentem fragment koncertu Przestrzeń Wolności. To było 10 lat temu w Gdańsku i bardzo dla nas ważna rocznica upamiętniająca powstanie Solidarności. Jakie wspomnienia dzisiaj się w tobie budzą po 10 latach od tamtego koncertu? Pamiętasz jeszcze ten koncert, publiczność, spotkanie z prezydentem Wałęsą? Actually it was the... It's probably the most Najprawdopodobniej chyba był to ten koncert, który zapamiętam do końca życia. Było to zdecydowanie połączenie muzyki, sztuki, historii, polityki. Wszystko razem, wszystko w jednym miejscu. I to bardzo rzadkie doświadczenie i pani też o tym na przykład wie, kiedy coś magicznego się dzieje na scenie, gdzie mamy z jednej strony publiczność, z drugiej strony sceny, mamy jeszcze artystę, ale to wszystko jest jednością. I muszę szczerze przyznać, że móc być tam, w tym miejscu, podczas tak ważnego wydarzenia, o ile nie najważniejszego wydarzenia XX wieku, nie tylko dla Polski, ale dla całego świata, to było coś absolutnie wyjątkowego, niezapomnianego. Żał, mamy jeszcze jeden fragment dla ciebie i dla państwa z tego koncertu. Popatrzmy. Te słowa we współczesnej historii mojej ojczyzny, w tym dążeniu do wolności, to bardzo ważne i bardzo wymowne słowa. Wiedziałeś o tym wtedy? Pamiętasz to dzisiaj? Tak, wiedziałem o tym. Był też to hołd złożony wszystkim stoczniowcom. To, że weszliśmy w nowy rozdział historii. I chciałem, żeby byli częścią tego koncertu. I rzeczywiście cały czas pracowali w stoczni, kiedy muzyka grała w trakcie koncertu. I muszę szczerze przyznać, mam bardzo dużo, bardzo dobrych wspomnień, ale dwie są chyba najważniejsze. Pierwszy raz, kiedy Lech Wałęsa zwrócił się do mnie w Paryżu, myślałem, że to był żart. To był żart i ktoś mnie wkręca w stacji radiowej. I odzwoniłem i znowu odebrał Lech Wałęsa i po raz kolejny zaprosił mnie na to wspaniałe wystąpienie. I macie szczęście w Polsce, że macie tak wspaniałego człowieka, bo dla mnie jest on bohaterem XXI wieku, jest kimś, kogo potrzebujemy w polityce. Powiązanie, a miał pan i ma pan w dalszym ciągu powiązania z Polską. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz pan do nas przyjedzie, ale ja słyszałam, że miał pan powiązania również osobiste z Polką. Czy to prawda? Czy to była pierwsza dziewczyna? Yes, absolutely. Tak, tak, była. I chciałbym ją pozdrowić z tego miejsca. Chyba nie mieszka już w Polsce, z tego co wiem, ale tak, to prawda. To było moje pierwsze emocjonalne połączenie z Polską. Agata. Pozdrawiamy Agatę. Spotkaliście się we Francji, tak, jak sądzę? Yes, that's right. Tak, to prawda. So it was my first link with Poland. To było moje pierwsze połączenie z Polską. And very good memory as well. Bardzo dobre wspomnienia. Przed chwilą w programie rozmawialiśmy. Chciałaś jeszcze o coś zapytać? Chciałam się zapytać o elektronikę, ponieważ ja... To ja tylko wytłumaczę, jak Ula z Żanem spotkali się przy tym stole, natychmiast zaczęli rozmawiać o tym, jak w latach 70. w zupełnie innych sferach muzyki, bo ty w jazzie, ty w muzyce elektronicznej, ale zaczęliście eksperymentować. Ja zaczęłam eksperymentować w latach 70. z przystawkami elektronicznymi i naprawdę dzięki tym przystawkom
odnalazłam swój głos, nowy głos, tożsamość. Odfrunęłam zupełnie w inną przestrzeń. Odnalazłam siebie i ja kontynuuję do dnia dzisiejszego podobnie jak ty. I byłam tobą zawsze zafascynowana. Muszę tego faceta poznać, bo on sięga tam, gdzie nikt nie sięgnął. Także strasznie się cieszę, że siedzimy tutaj przy jednym stole. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest pewnego rodzaju połączenie między muzyką elektroniczną i jazzem, ponieważ oba światy zajmują się dźwiękami. Mamy takie organiczne podejście do tych dźwięków, a w muzyce nie chodzi tylko o nuty, ale chodzi też o obcowanie z dźwiękiem, a jazz i muzyka elektroniczna to właśnie mają to wspólne. Przed chwilą w programie rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest w życiu wychowywanie dziecka. Ty wychowałeś się w rodzinie bardzo artystycznej. Ja pamiętam twoje wspomnienia, że ta pierwsza sztuka, z którą zetknąłeś się, to była sztuka cyrkowa, bo ty z balkonu mieszkania twoich dziadków oglądałeś artystów cyrkowych i te pierwsze dźwięki gdzieś tam jakoś cię kształtowały. Potem oczywiście była szkoła muzyczna, kontakty ze światem rock'n'rolla, z jazzem. No ale nie da się uniknąć rozmowy o tym, że twoim tatą był trzykrotny zdobywca Oscara za muzykę do filmów Doktor Żiwago, Lorenz Zarabi i Szogun, Maurice Jarre, a twój dziadek też potrafił grać na instrumentach i był konstruktorem, wynalazcą, więc oni na pewno ciebie w jakiś sposób kształtowali muzycznie, prawda? Tak, moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 5 lat i dorastałem daleko od mojego taty, który był w Stanach Zjednoczonych, także ojcem w mojej rodzinie był tak naprawdę mój dziadek. I mój dziadek był wspaniałym facetem, grał na oboju, był oboistą, poza tym był inżynierem i był wynalazcą. I wynalazł jednych z pierwszych mikserów dla radiostacji przed jeszcze pierwszą wojną, a poza tym wynalazł wiele innych rzeczy. Był też pradziadkiem pierwszego iPoda, ponieważ można było przenosić ten mikser. Były tam również miejsce na baterie, także można było iść na piknik i mieć źródło muzyki. Także przodek iPoda czy też Walkmana. I dzięki temu zainspirował mnie i też przekazał mi tę chęć, aby uczestniczyć w życiu muzycznym. Mama, your mother, mama, czy też pomagała ci i była za tym, że ty tak kochasz muzykę i się jej poświęcasz, czy tylko ojciec? A może chciała, żebyś został na przykład adwokatem. No, actually, my mother also, my mother was somebody absolutely. Moja mama była absolutnie unikalną osobą. Była w ruchu oporu we Francji. Deportowano ją do obozu, przeżyła i miała cały czas bliski stosunek z muzyką. A jej najlepszym przyjacielem był ktoś we Francji, kto rozpoczął pierwszy, czy też założył pierwszy klub jazzowy w Paryżu. I byłem mały jeszcze, ale to pamiętam, kiedy moja mama odwiedzała swojego przyjaciela i byłem w kontakcie z Johnem Coltrane, z Don Cherry, z Artie Shep i z Chadem Bakerem. I pamiętam jeszcze, kiedy miałem 8 lat, Chad Baker posadził mnie koło pianina, a byłem małym dzieckiem wtedy, i grał na trąbce przez 5 minut. I to był mój pierwszy taki koncert, pierwsze organiczne przeżycie z muzyką, ponieważ czułem, jak powietrze odbija się od mojej klatki piersiowej. Było to absolutnie fantastyczne przeżycie. Także była połączona z muzyką i pomogła mi, aby otworzyć umysł, serce na muzykę. Fantastyk, rzeczywiście niesamowite. Ale chciałam powiedzieć, że klub New Morning w Paryżu, to po prostu cudowne miejsce, w którym parę razy występowałam i w ogóle francuska publiczność. A ja kocham Stefana Grappelli. On to po prostu, zresztą Stefan Grappelli, zresztą z racji tego, że ja byłam żoną Michała Urbaniaka, wspaniałego skrzypka, także świetne, dużo ludzi fantastycznych, fanów jazzu we Francji. Rozmawiamy. Tego nigdy nie zapomnę. Siedząc przy tym stole, mam takie szczęście, że dwa numery jeden światowego jazzu i muzyki elektronicznej są. A tak a propos tej jedynki, Jean, jeśli pozwolisz, przygotowałem sobie takie pytanie. Czego się nie dotkniesz, to musi być numerem jeden. Jako pierwszy artysta zgromadziłeś na koncercie 1 000 000 osób. Potem już było tylko więcej. 3 000 000 i tak dalej. Actually, it took me 1 year to recover. Potrzebowałem roku, żeby odpocząć.
począć po tym, bo to była wielka niespodzianka. Jako pierwszy na scenie użyłeś na taką skalę laserów, pirotechniki. Byłeś pierwszym zachodnim artystą, który otrzymał pozwolenie na koncertowanie w Chinach, co było ewenementem w tamtych czasach. Twoja płyta Oxygen, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, twoja płyta Oxygen była nagrana w kuchni twojego małego mieszkania. Czyli ty byłeś jako pierwszy artystą, który pokazał, że w domu można nagrywać coś, co jest teraz modne, home recording, prawda? To jest zjawisko na skalę światową. I w związku z tym pytanie, co chcesz jeszcze osiągnąć? W jakich sferach, żeby być numerem jeden? Na pewno zgodzisz się ze mną, jako muzycy nie chcemy łamać kolejnych i ustanawiać kolejnych rekordów. Nie mamy obsesji na tym punkcie. I zupełnie nie kontrolowałem tego, nie spodziewałem się takiego rezultatu. Myślę, że muzyka to pewnego rodzaju uzależnienie. I pewnie to będzie zawód dla niektórych z młodych ludzi, ale tu nie chodzi o tylko i wyłącznie przyjemność, ponieważ tych momentów jest bardzo dużo, ale to też jest pewnego rodzaju uzależnienie. Także artyści są mieszanką frustracji i nadziei. Frustracji, bo to, co zrobiliśmy, nie było takie dobre, a nadziei, że może następnym razem będzie lepiej. Na żywo wywiad w świat się kręci z Jean-Michelem Jarrem. Jean, to jest nowa płyta, ona ukazała się 16 października. Będzie dalszy ciąg, ponieważ ty zaprosiłeś 30 artystów. Wszyscy się zgodzili z tobą współpracować, w związku z tym nie mogło się to zmieścić na jednej płycie. Będzie ciąg dalszy. Jak wy pracowaliście razem? Bo to w różnych miejscach na świecie przecież oni mieszkają. Muzyka elektroniczna w zasadzie komponowana jest w pojedynkę, ponieważ jesteśmy sami, komponujemy to w domu zazwyczaj i chciałem podzielić się tym procesem kreatywnym z innymi artystami, którzy są połączeni ze mną, ale też ze sceną muzyki elektronicznej, ale też osoby, które rzeczywiście mają talent do muzyki elektronicznej i przez 4 dekady, od kiedy ja zacząłem, z młodymi DJ-ami, ale też i z doświadczonymi. Ona chce zapytać, kiedy koncert, tak? Tak, kiedy koncert. Kiedy do nas znowu przyjedziesz? Prosimy cię bardzo. Kiedy? Na dobrą sprawę planuję koncert w maju przyszłego roku i na pewno będę w Polsce. A dziś Jean-Michel Jarre.